Jeżeli chodzi o długość wędki, którą chcemy wykorzystać do metody odległościowej i jej wyboru, to generalnie dzielimy sobie odległościówki na podstawowe trzy długości. Jest to długość 3,90, 4,20 i 4,5 metra. Jeżeli chodzi o wędki 3,90, moim zdaniem idealnie nadają się one do łowienia między 20 a 30 metrem. Z reguły są to wędki większe. Są bardzo dobre do łowienia małych i średnich ryb. Nie jakimiś mega ciężkimi waglerami, tam przypuśćmy do 12 gram. Dobrze te wędki sprawdzą się podczas łowienia na kanałach, czy na bliskich odległościach, na większych zbiornikach, gdzie po prostu nie mamy potrzeby łowić dalej. Długość 4,20 to jedna z najbardziej uniwersalnych długości. Długością 4,20 komfortowo obsłużymy zarówno krótki dystans, jak i ten dalszy. Takie, załóżmy do 35 metrów można bardzo wygodnie łowić wędką 4,2 metra. Jest to wędka uniwersalna, tak jak i wędka 4,5 metra, zarówno do cięższych, jak i do lżejszych waglerów. Jeżeli chodzi o łowienie na slider, to raczej skupiłbym się na tych właśnie wędkach 3,94,2 metry, ze względu na specyfikę rzutu, specyfikę lotności i pracy zestawu. Natomiast wędki 4,5 metra świetnie sprawdzą się przy łowieniu waglerami na dużo dalszych dystansach, typu 40-45 metrów. Możemy nimi łowić na krótszym dystansie, natomiast dużo bardziej komfortowo będzie łowiło nam się wędkami z zakresu 3,9 lub 4,2. Ja stosuję 4,5 metrowe wędki. Osobiście nie odczuwam za dużego dyskomfortu w łowieniu na bliskie odległości czy innymi technikami, podczas kiedy moja wędka ma 4,5 metra długości. Natomiast wędki 4,5 metrowe pozwalają mi łowić bardzo często w warunkach zawodów daleko, co po prostu się później przekłada na dobre wyniki. Jeżeli ryby są bardzo daleko, można się wysunąć przed sąsiadów lub po prostu być tam, gdzie trzeba. Możemy spokojnie łowić na 40 metrze, nie ma z tym żadnego problemu. O, tu właśnie ciągniemy rybę, krąpika małego tym razem. No. Jeżeli chodzi o ciężary wyrzutowe wędek. Ciężary wyrzutowe moim zdaniem powinny w dobrych odległościówkach oscylować w okolicach między 18 a 25 gram. Będą one idealne do łowienia waglerami od 10 do 16 gram z obciążeniem w okolicach od grama na żyłce do przypuśćmy 3-4, jeżeli jest to spławik typu wagler. Natomiast w przypadku sliderów spokojnie możemy łowić wtedy spławikami 3+12, 3+10, nawet 3+15 i nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli zależy nam na łowieniu na bardzo ciężkie spławiki, na przykład na 20-gramowe waglery, na slidery bardzo ciężkie 3+20, to już wtedy sięgnąłbym po wędki o ciężarze wyrzutowym do 30 gramów. Z reguły są to wędki sztywniejsze. O, mamy właśnie leszcza. Z reguły to są wędki sztywniejsze. Natomiast dzięki temu, że są sztywniejsze, pozwalają nam załadować dobrze rzut tego typu zestawami. Jeżeli chodzi o ciężar wyrzutowy wędki, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo często w wielu przypadkach im wędka ma mniejszy ciężar wyrzutowy, tym jest to wędka większa, więc lepiej będzie nam pracowała na małym haczyku przy łowieniu mniejszych ryb. Natomiast wędki o dużych ciężarach wyrzutowych są sztywniejsze, przez co będą pozwalały nam dobrze docinać i holować skutecznie z jakąś tam większą kontrolą na mocniejszych haczykach, zestawach większe ryby. Dla mnie taki idealny konsensus, akurat skorzystam z tej wędki na co dzień, to jest Energia, na którą dzisiaj łowię. 4,5 metra o ciężarze wyrzutowym do 22 gram. Wędka ma bardzo fajną pracę. Ogólnie jest sztywna w dolniku, a 1/3 wędki jest bardzo miękka, więc zarówno mogę załadować dobrze rzut, zestawem ciężkim, jak i lekkim, jak i skutecznie holować tej wielkości ryby.